Goni Mateusz Rezner, bramkarz drużyny Darmexu po porażce z drużyną Rafmixu 13-1. Ostatni występ w tej grupie C. Mimo porażki myślę, że tutaj dosyć dobre wrażenie. Dobrze, że ten zespół wasz się zaprezentował na tle tak silnego rywala, jakim jest na pewno drużyna Rafmixu. Czy wydaje mi się, że też tak jak już tam graliśmy dzisiaj dobre zawody, tym bardziej, że mieliśmy bardzo tak osłabiony skład, tak nie było naszego jakby strzelca tutowego Kowalikowskiego Krzysztofa. No i musieliśmy grać tylko z jedną rezerwą, to na pewno nam nie ułatwiało zadania, ale broniliśmy się dzielnie, jednak drużyna Rafmixu to bardzo dobra drużyna. Ciężko było z nimi cokolwiek zrobić, tak trzeba było uważać na wszystko, mogli strzelać z dystansu, wchodzić z piłką do bramki, mogli czarować tak jak w tym meczu, bo nie oszukujmy się, gdyby chcieli, to mogliby nam spokojnie tutaj 20 bramek chyba strzelić, bo trochę widać było, że bawili się dzisiaj trochę z nami. Przed wami gra w trzeciej lidze. Teoretycznie no, najsłabsza liga, jednak myślę, że w dużo drużynach można było znaleźć zawodników na pewno wybijających się. Tak, to będzie pewno ciekawa ta trzecia liga mimo wszystko. Wydaje się, moim zdaniem, nasz zespół Korony, życim zespół Ty Juniorów do świecie, mogą popatrzeć o wygrania w tej ligi i na pewno będzie ciekawie. Na pewno kibice zobaczą kilka dobrych spotkań. Także dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia właśnie w tej trzeciej lidze. Dziękuję.